Najbardziej znana puszka nie dość, że jest gliniana, to jeszcze zapuszkowano w niej same nieszczęścia. Wywodzi się ona z mitologii greckiej i jest skutkiem dobrego uczynku Prometeusza. Jak pamiętamy, śmiałek ten wykradł bogom ogień i podzielił się nim z ludźmi. Zeus nie odpuścił Prometeuszowi i przykuł go do skały. Największy z bogów pragnął jednak, by karę ponieśli także mieszkańcy Ziemi. Na jego rozkaz Hefajstos zrobił kobietę, której Zeus nie poskąpił wdzięków. Powstała Pandora, ogromnie obdarowana żona dla brata prometeusza Epimeteusza. Epimeteusz otrzymał małżonkę z odpowiednim boskim gratisem, glinianą puszką. Puszka Pandory, dziś szeroko znana, była owym sposobem na słodką zemstę. Gdy ciekawska Pandora, mimo ostrzeżeń Prometeusza, otworzyła tajemniczą puszkę, na świat wysypały się nieszczęścia, choroby, obłęd, starość, złość i namiętność. Znając historię najsłynniejszej puszki, można by się zastanowić, co skłania nas do otwierania kolejnych puszek oczywiście ich zawartość. Na szczęście, bowiem teraz w puszkach nie przechowuje się już ludzkich nieszczęść. Są one dostępne jako towar w żaden sposób niepakowany. Puszki odkryte na nowo w XIX wieku pełne są dobrych rzeczy, które należy ze smakiem zjeść. Dzisiejsze puszki mają za zadanie najczęściej przechowywać przez dłuższy czas żywność. Przechowywanie jedzenia i zaopatrywanie w nie ludzi, zwłaszcza podczas wojen, a szczególnie na wojennych statkach, stanowiło zawsze pewnego rodzaju problem. U progu XIX wieku Francuz Nicolas Appert odkrył, że żywność szczelnie zamknięta potrafi zachować świeżość przez wiele dni. Ten pomysłodawca konserw zamykał jednak wszystko nie w metalowe puszki, lecz w szklane butelki. Kolejny wynalazca, Brytyjczyk Peter Durant, wiedział, że choć szklane butelki pojawiły się w bazie floty wojennej w Brescie... To jednak szkło jest szkłem i zbić się może. Głównie na potrzeby walczących skonstruował i opatentował metalową puszkę. Kilkanaście lat później panowie Brian Donkin i John Hall, przedsiębiorczy Amerykanie, wykupili od Petera Duranda patent na użycie naczyń z cyny lub innego metalu. Puszka trafiła do stanów i użyto jej podczas wojny północy z południem, a boje toczono i z nią, by wydobyć zamknięte w niej zapasy. Pierwsze puszki bowiem nie dość, że były potężnych rozmiarów, rozmiarów to jeszcze z pancernej stali. Żołnierze radzili sobie posługując się bagnetami. Jak widać piętno puszki Pandory leży jakby u źródeł XIX wiecznej puszki wojna jej nie obca z czasem puszki zaczęły pojawiać się nie tylko w koszarach jednak cywile dopiero wiele lat później mniej więcej pół wieku od wynalezienia puszki doczekali się otwieracza do konserw na szczęście puszki zaczęły przydawać się nie tylko na wojnie Odkrywcy i podróżnicy brali je ze sobą w drogę. William Perry, badacz Arktyki, wędrował z nimi na daleką północ. Być może jego podróże byłyby krótsze, a odkrycia szybsze, gdyby nie ciężar puszkowanych zapasów. Dziś słowo puszka używane bywa zamiennie ze słowem konserwa. Ta ostatnia jest po prostu puszką, w której zamknięto coś szczelnie, zakonserwowano. Zachomikowano na potem. Puszki, metalowe pojemniki służą także do przechowywania innego typu żywności. Na przykład herbaty. Furore zrobiły również napoje w puszkach. W latach 80. na prl meblościankach, jak cudownie kolorowe ołtarze, stały poustawiane jedna na drugiej całe rzędy puszek. W tamtych czasach, tak jak się zbiera znaczki czy monety, zbierało się puszki, głównie te po piwie, obraz upragnionego, a niemożliwego do osiągnięcia zachodu. Szczelność i nieprzepuszczalność puszki znalazły też swoje odbicie w wymiarze sprawiedliwości. Zapuszkować kogoś, to zamknąć go do więzienia. Teoretycznie dwa z nieszczęść, które rzekomo wydostały się z puszki Pandory przy odpowiednio działającym systemie prawnym można puszkować, zamykając szczególnie dotkniętych działaniem zła i obłędu w odpowiednich zakładach czy więzieniach. Potoczne to stwierdzenie pokazuje, jak bardzo wierzymy w to, że puszka jest bezpiecznym i szczelnym pojemnikiem.